W sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się już drugie spotkanie poświęcone powstawaniu programu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, w tym niepełnosprawni, którzy zgłaszali swoje uwagi. Po to się spotykamy, żeby środowisko osób niepełnosprawnych po pierwsze miało czynny udział w tworzeniu tego programu. Jesteśmy otwarci na te propozycje, jesteśmy otwarci przede wszystkim na głos płynący ze środowiska osób niepełnosprawnych, bo to oni najlepiej wiedzą, w jakich realiach funkcjonują. Liczymy tutaj na po pierwsze wsparcie ze strony osób niepełnosprawnych, po drugie wsparcie ze strony organizacji pozarządowych i wszystkich tych podmiotów, które w naszym mieście funkcjonują i swoje usługi, swoją działalność również realizują na szczeblu takim adresowanym do całej społeczności. Na początek spotkania wszystkich gości powitała pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Maria Materla. Powstający program ma obejmować lata 2017-2020. Problem osób niepełnosprawnych, ich wyzwania, z jakimi się na co dzień spotykają, no, mają odzwierciedlenie w wielu działaniach w naszym mieście. Poza tym ustawa o rehabilitacji narzuca nam stworzenie takowego programu. Mają w nim zostać uwzględnione różne problemy osób niepełnosprawnych, takie jak choćby bariery architektoniczne. Zagadnień jest jednak znacznie więcej. Program adresowany jest do całego środowiska osób niepełnosprawnych, wobec powyższego no, nie możemy tutaj zastosować jakiejś segmentacji. Niepełnosprawność ma bardzo różne oblicza, są różne przyczyny niepełnosprawności i są różne stopnie niepełnosprawności. I żeby móc właściwie zaadresować wsparcie dla osób niepełnosprawnych, my po prostu musimy poznać konkretne oczekiwania różnych grup społecznych. Na sali obecny był także Michał Matyjasik, który od lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Michał wygłosił swoje propozycje, które jego zdaniem powinny zostać uwzględnione w programie. Na rzecz osób niepełnosprawnych w Jaworznie powinien tworzony być na zasadzie szerokich konsultacji społecznych. Chodzi tutaj nie tylko o konsultacje z instytucjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne lub działającymi na ich rzecz, ale również z innymi osobami niepełnosprawnymi, ich opiekunami, rodzicami dzieci niepełnosprawnych, aby jak najlepiej poznać i zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania, informacje o spotkaniach na temat opracowania programu powinna trafić do wszystkich tych osób za pośrednictwem lokalnych mediów. Terminu powstawania programu jeszcze nie znamy. Będzie on zależny od rozmów z mieszkańcami i zgłaszanych uwag.